No, po takiej walce od godziny 4:30 rano do godziny 23:00 transceiver wraca do żywych. Słuchajcie, jak to gada fajnie. Tylko jeszcze trzeba filtry wyjściowe wystroić, bo S-metr wali na maksa. Nawet jak w ciszy. No. Ze 100 watów Warszawa ode mnie 300. W linii prostej 310, no. Ktoś go odwrotnie podłączył. Plus do minusa, minus do plusa, czyli minus puścili na obudowę, bo on ma plus na obudowie. I było po kolei tak. Rozpieprzony stabilizator, znaczy spalony. Spalony Vox, który tutaj włącza nośną. I który jest, potencjometr jest do wymiany. Jak mi się uda taki z przełącznikiem. No, o, się przełączył z przełącznikiem tutaj znaleźć, to jeszcze ten potencjometr wymienię. RIT jak działa. Precyzyjny. Strasznie szumiące układy UL1042. Jeszcze ma wzmacniacz wejściowy. Tak, w połowie nie ma różnicy. Arwa włączymy, będzie lepiej. Zobaczcie, troszeczkę arwa. Już jest ból, nie? Teraz tak. Potem był, co było tak, kondensator jeden był wywalony o ten, wymieniłem praktycznie raz, dwa, trzy sztuki tutaj, dwa przy zasilaczu, jeden wyjście na głośnik, bo harczał. Myślałem, że końcówka mocy jest spalona tutaj od audio, ale się okazała sprawna, tylko kondensator był przebity na zwarciu. Wymieniony układ, wstawiłem podstaweczkę.
Wymieniłem układ pośredniej i ARWA, to jest UL1221, jest bardzo ciężko do dostania. Zamiennik to bodajże jakiś tam MC30 coś tam, nie wiem, już dokładnie nie pamiętam. Ale też go nie ma do dostania. UL1221, jeśli ktoś ma, to z chęcią odkupię, bo ostatnią sztukę tutaj wstawiłem, myślałem, że nie znajdę, ale znalazłem. UL1042, raz, dwa, trzy, cztery stalaki. To akurat to jest łatwo do dostania, też zostały wymienione. No był spalony, no. Był konkretnie, był przyjarany. To tak jak budowa od nowa, nie? Wymienić stalaki, to potem zestrojenie, to jest naprawdę... To szum się pojawił właśnie. Jeszcze może filtrami na trójkę. Co jeszcze było? Ten stalak był tak spalony, że, bo on ma plus zasilany przez cewkę i ta cewka była przewinięta. Jeszcze ekran na nią założę, bo jeszcze nie założony. Gdzieś tutaj były te przestawy, stabilizatory. O, jest. Jest ekranik na cewkę. Przykręcić trzeba teraz ten programator cały. Zaczął szumieć. Zaraz to bardziej. SSB. Tutaj jest jeden przewód masowy. O, nie wiem gdzie on był. Nie mam schematu, ale prawdopodobnie podłączę go gdzieś tu pod masę. Dobra, będę tutaj dalej go stroił, bo coś zaczął szumieć i się tak zastanawiam, może na drugiej. Dobrze, że ma wygłuszenie tego szumu, nie? Thank you.
Ty jesteś za bogata. Jeszcze filtry musimy pokleić i przewinąć na siódemce na inny karkas ten jeden filtr. Te reszta nie jest popłamane. Tunę trójcy trzeba poprzyklejać do... Trzeba zrobić rameczkę i oblać to parafino, wszystko tak, żeby one, bo one nie są pomocowane, żaden. Zaraz któryś odpadnie i będzie. I to by było na tyle, no. Pięknie gada. A jutro jeszcze zostanie reszta do zestrojenia, reszta zakresów, bo tu jest 1, 3, 7, 10, 14, 21, 29, 28 metry, nie? Megaherców, sorry, nie metry. Także odratowałem sprzęta bez schematu. Tylko na czym się sugerowałem, po prostu na notach katalogowych, nie? No i tam jeszcze był taki SP5 WWW, tam był jeden odbiornik, tutaj o właśnie TRX ze starego radioelektronika, tutaj sobie podciągnąłem jak ten 1221N o, ma to cewkę właśnie, bo ona była spalona, o, i idzie tutaj od plusa zasilanie, czyli naszej masy, i idzie zasilanie przez do ósemki i do siódemki, i był po prostu w scalach tak walnięty, że spaliło cewkę i musiałem dobrać ilość zwoin do tej cewki. Po tej stronie są trzy zwoje i tutaj idzie tu akurat na TCA, a u nas idzie na tego zaszumionego UL1042. No i tutaj były trzy zwoje, a tutaj było 9 bifilarnie winięte, nie? Kurde, głośno to gada. Czyli 10 podwójnie i później odczep na środku, nie? Zrobiony, czyli dwie cewki jednocześnie nawinięte. No i tak wyszło, nie? Wyszło, że jest możliwość do strojenia na max sygnału, nie? Jeszcze przełączymy sobie na USB. Właśnie, dlaczego on tutaj dostał przełącznik z tyłu? USB, LSB, nie? Z tyłu taki, wajcha. Zamiast tutaj gdzieś dorobić, jak jest CW, no to tutaj zamiast tego wyciszenia, bo to jest wyciszenie, żeby po prostu było coś tam słychać, ale cicho. Jak ktoś wchodzi, to można cyk i nic nie słychać, nie? No i co? 1,5 W mocy to tylko ma, trzeba też by było coś nad tym pokombinować. Dobra. Dzięki za obejrzenie kolejnego fajnego odcinka, że tak powiem. Z transceivera polskiej produkcji ZEPK, jakaś, nie wiem, nie znam, no name. Polska produkcja, jak to było, tak, chińska, ale robiona w Radomiu, nie? Pozdrawiam.